Początek nowego roku. Nowy rok, nowe wyzwania, nowe plany, nowe pomysły, nadzieje, może także i obawy, może także i lęki, może także to, co gdzieś jakoś dotyka, niepokoi nasze serce. Stoimy na progu wielkiej niewiadomej. I wydaje się, że chyba w żadnych czasach, które pamiętamy, te wielkie niewiadome nie były tak wielkie, tak jak to ma miejsce już od może tych 2-3 lat. Stoimy zatem wobec Boga, bo mamy świadomość tego, że wszystko jest w rękach Pana Boga. Że wszystko, jeżeli od Niego zaczniemy, tak jak rozpoczynamy ten nowy rok, to wszystko będzie w Jego rękach. To będzie wszystko w Jego sercu, w Jego miłości. I to nam daje nadzieję. To nam daje umiejętność, możliwość patrzenia mimo wszystko. Mimo wszystko patrząc z nadzieją. Bóg jest większy. Dzisiaj, w ten początek nowego roku, obchodzimy również uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. W centrum staje Maryja, która rodzi, która daje życie wcielonemu Synowi Bożemu. Na takie dwie myśli chciałbym zwrócić uwagę, patrząc na Świętą Bożą Rodzicielkę. Po pierwsze, to ciekawe, że zanim Sobór w Efezie w V wieku wprowadził, czy inaczej powiedzieć, nie wprowadził, uznał jako dogmat, jako prawdę wiary, że Maryja jest Świętą Bożą Rodzicielką, to już na wschodzie, na przełomie II i III wieku, pojawiła się modlitwa, którą odmawiamy wielokrotnie. Chyba jedna z najstarszych modlitw maryjnych pod Twoją obronę. I chociaż tę prawdę wiary Kościół zdefiniował prawie 200 lat później, to tam już pojawiają się słowa: Święta Boża Rodzicielko, pod Twoją obronę się uciekamy. Kościół wierzy, że właśnie Maryja dała Synowi Bożemu życie, życie ludzkie. I dlatego nazwano ją nie tylko matką ludzkiej natury, ale matką Syna Bożego, Święta Boża Rodzicielka. Co z tego wynika? Po pierwsze, że Kościół musi być świadkiem życia. I wydaje się, że to, co Kościół cierpi, nie tylko dzisiaj, ale cierpi, można powiedzieć, od samego swego początku, to to, że jest jasnym zwolennikiem życia. Nieprzypadkowo te wszystkie tak zwane strajki, ich celem był Kościół. Zawsze się zastanawiałem, dlaczego te osoby nie poszły krzyczeć, bluzgać pod synagogi. Przecież przykazanie nie zabijaj pojawiło się już w XIII wieku przed Chrystusem. Dlaczego akurat pod kościoły? Pod kościoły katolickie. Od samego początku Kościół był piewcą ludzkiego życia, godności ludzkiego życia. I rzeczywiście, kiedy spojrzymy na te czasy, w których Kościół się rodzi, na te czasy, gdy głosi się dobrą nowinę życia, to można było powiedzieć, że były to czasy, kiedy to ludzkie życie było naprawdę mało cenione. Przypomnijcie sobie praktyki ze Sparty, czy z innych krajów, narodów współczesnych Jezusowi. Co było warte ludzkie życie? W pewnym sensie wydaje się, że jakby ta cywilizacja, którą święty Jan Paweł II nazwał cywilizacją śmierci, jakby ona zatoczyła krąg. Dzisiaj też można zapytać, co jest warte ludzkie życie? Co jest warte życie dziecka bezbronnego, nienarodzonego? Co jest warte życie dziecka, ale już nie tylko dziecka, kalekiego? W Holandii wprowadzono przecież możliwość eutanazji na dzieciach do 12 roku życia.
tylko dlatego, że są chore. Co jest warte dzisiaj życie człowieka w podeszłym wieku, zmaganego z cierpieniem, z chorobą? Czy dzisiaj znowu na pierwsze miejsce nie stawia się życie, które jest młode, energiczne, pełne sił, witalności? Czyżby ta cywilizacja śmierci znowu zatoczyła krąg? Co się dzieje? Kościół ma być zawsze świadkiem życia. I tym, co jest chyba najbardziej takim bolesnym, najbardziej takim trudnym, rozrywającym, można powiedzieć, takie naturalne więzi, to jest uderzenie właśnie w tą więź. Matka, dziecko. Jeżeli matka jest w stanie powiedzieć, że jest za tym, że zabije dziecko, to jak głęboko nastąpiło zranienie tej najbardziej delikatnej więzi. Święta Boża Rodzicielka, ta, która rodzi, ta, która daje życie. Czy Kościół wpatrzony w Świętą Bożą Rodzicielkę może odstąpić od tego, by nie być za życiem? Słyszałem kiedyś takie świadectwo, bardzo mocne, poruszające, związane z życiem. Rodzina wielodzietna, chyba 8 dzieci, o ile dobrze pamiętam. I można było powiedzieć, wszystko zaczyna się walić. Ojciec za granicą pracuje, z czasem porzuca rodzinę, mało tego. Matka zaczyna chorować, choroba nieuleczalna. Zostaje 8 dzieci, najmłodsze 2 wcześniaczki. I kiedy matka umiera, to wszystko zostaje na barkach najstarszego syna, który zresztą, co ciekawe, znowu gdzieś pogubił się w swoim życiu, gdzieś za dużo alkoholu. I naraz się okazuje, że te trudne sytuacje i te porzucenie przez ojca, i ta choroba nowotworowa matki, później śmierć, powoduje, że ten mężczyzna, młody mężczyzna, przejmuje rolę i matki, i ojca. I rzeczywiście, można powiedzieć, staje do pionu, chociaż wydawałoby się, że jego życie też będzie przegrane, stracone. I staje się rzeczywiście matką i ojcem. I rzeczywiście jakoś ten dom ogarnia. Kiedy były te wielkie protesty przeciwko życiu, to te najmłodsze wcześniaczki, siostry, które wychował, również znalazły się w gronie tych, którzy krzyczeli wulgarne słowa pod kościołami, którzy przynosili wieszaki, małe buciki, którzy wyzywali Kościół. Brat nie reagował, ale postanowił pewnego dnia zawieźć swoje młodsze siostry, już dzisiaj prawie dorosłe, na grób matki. I powiedział im przy grobie matki: powiedzcie matce, co żeście zrobiły. Pochwalcie się matce, ta, która urodziła was, a przecież byłyście wcześniakami. Urodziłyście się za wcześnie, słabe, wątłe. Powiedzcie jej, co żeście krzyczały. To była dla nich najpiękniejsza lekcja, najpiękniejsze świadectwo. Już więcej temat aborcji, temat przeciwko życiu już się nie pojawił. Kościół ma być za życiem. Kościół ma chronić życie, ponieważ nie może robić inaczej, jeżeli sam Syn Boży przyjął ludzkie życie, jeżeli sam Syn Boży zechciał być człowiekiem, i to od samego poczęcia, od samego momentu, kiedy właśnie był jak to dziecko bezbronne. Bóg był obecny przy człowieku, stał się człowiekiem we wszystkich momentach jego życia. Popatrzmy na życie Świętej Bożej Rodzicielki. Jak ono jest blisko nas,
jak ono bardzo pasuje do naszego życia. Czy nie odczuwaliście wy, drodzy rodzice, lęków, obaw, strachów? I w tym momencie jeszcze przed narodzeniem dziecka? Czyż nie było rozterek, takich, które były u Maryi, u świętego Józefa? Czyż czasami nie tułaliście się z miejsca na miejsce, z mieszkania do mieszkania, po to, by być kątem u siebie, tak jak ta święta rodzina, która uciekała do Egiptu? Czyż nie było takich momentów, które żeście przeżywali, że wydawało się, że to dziecko się zagubiło, pogubiło drogę, może dzisiaj także tak to odczuwacie, tak jak wtedy było w Jerozolimie, gdzie zaginął 12-letni Jezus. Z wielkim niepokojem, z wielkim bólem, mówi Maryja, szukaliśmy Ciebie. Gdzie Ty jesteś? Czyż te pytania, czy te poszukiwania nie są Wam obce? Czyż nie ma tych momentów, kiedy to przeżywaliście takie czy inne słowa, takie czy inne obelgi rzucane na Wasze rodziny? Pomówienia, plotki, oszczerstwa. Tak jak to Maryja słuchała, że jej syn odszedł od zmysłów, że jest pomylony, że jest wariatem, że jest głupi. Czyż i z tym nie mierzyliście się nieraz? Czyż nie mierzyliście się z takimi momentami, kiedy tak jak Maryja, człowiek stał pod krzyżem wobec cierpienia, nie tylko fizycznego, może niekiedy i duchowego, psychicznego, kiedy tak po ludzku, tak jak Maryja, nic nie dało się zrobić. Nie dało się tego odwrócić. Trzeba było tylko być, nic więcej. Po ludzku nic więcej nie dało się zrobić. Niektórzy z Was jako rodzice przeżywali również dramat Maryi, która pochowała własnego syna. Pochowaliście, niektórzy z Was, własne dziecko. Jakże ta Maryja, święta Boża Rodzicielka, jest bliska życiu. Takiego codziennego, normalnego. Nie bajkowego, nie lukrowego. Nie takiego ślicznego, ciepełkowatego, że tak się wyrażę, z naszej betlejemskiej szopki, ale takiego życia z krwi i kości. Bóg nie urodził się i nie przeżywał życia inaczej. Bóg nie urodził się w życiu odosobnionym, jakimś innym, szczególnym, ale wziął na siebie dokładnie to konkretne życie. Jeżeli dzisiaj wpatrujemy się w świętą Bożą Rodzicielkę, to czyż nie odnajdujemy w życiu Maryi takich naszych momentów? I czyż tym bardziej właśnie w tych różnych momentach, przed chwilą wymienionych, czyż tym bardziej nie wołamy pod Twoją obronę? Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, Ty za nami się wstawiaj, Ty za nami oręduj, Ty nas wspomagaj, bo my słabi, bo my grzeszni, bo my tacy zwykli ludzie. Święta Boża Rodzicielka, Matka Życia. I jeszcze jedna myśl, ostatnia. Wspomniałem o tym, że dzisiaj liczy się życie młodych, wysportowanych, energicznych. Tych, którzy nie mają na sobie żadnej choroby, żadnego cierpienia. I rzeczywiście, może niekiedy wydaje się, że świat patrzy tylko na to, co zewnętrzne. I rzeczywiście nie brakuje nawet chłopaków, którzy siedzą godzinami w salonach piękności, nakładają sobie różnego rodzaju maseczki domadzające, można powiedzieć, takie wychuchane lalunie. I rzeczywiście może dzisiaj świat patrzy tylko na zewnątrz. Ale zapomina się często o tym, że jeszcze jest świat życia duchowego, świat duszy. Czasami pod tym zewnętrznym znakiem tej elegancji, atrakcyjności, piękna, kryją się ludzkie dramaty. Człowieka, który gdzieś pogubił Boga. Człowieka, który gdzieś się sam pogubił. Człowieka, który nie może odnaleźć swojej tożsamości bez Boga. Maryja jest Matką Życia i tak jak w Jezusie łączy się życie Boże z życiem ludzkim, to Maryja również
wskazuje nam na to, by i nasze życie było nie tylko ludzkie, nie tylko zewnętrzne, nie tylko biologiczne, nie tylko cielesne, fizyczne, ale by było pełnią życia, potrzebuje również życia Bożego. Daj Boże, że skoro zaczynamy ten rok z Bogiem, byśmy cały ten rok z Bogiem przeżyli. I da Bóg, to będziemy stawać tutaj przy tym ołtarzu na Sylwestra, dziękując Mu za dar życia. Niech Bóg będzie uwielbiony w świętej Bożej Rodzicielce. Amen.